pasą. Słuchajcie, kto jest za tym, żeby następne spotkanie zrobić w Operze na przykład, ręka w górę? Albo na stadionie miejskim? Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy serdecznie, witamy bardzo, bardzo gorąco. To niezwykłe wydarzenie. Podobno fraza Gomułeczki w Białymstoku była najczęściej wyszukiwanym wydarzeniem w internecie od czasów Władysława Gomułki. Takie dostałem informacje. Witamy absolutnie wszystkich, którzy dzisiaj są tu razem z nami. Witam lożę VIP-ów tutaj na scenie. Witamy serdecznie. Witamy. Witamy gorąco tych wszystkich, którzy nie zmieścili się do auli. Witamy, jesteśmy razem z wami tutaj. Mam nadzieję, że Fonia również tam dotrze. Czy są razem z nami na sali zakochani? Ręka w górę, czy są zakochani? Dobrze? Tak się przygotowując do dzisiejszego... Wyszło szydło z worka. Tak się przygotowując do dzisiejszego spotkania, sprawdziłem, że pewne cztery poziomy relacji wyróżniają nasi eksperci od miłości, których dzisiaj poznacie troszkę bliżej. Zakochani, narzeczeni. Czy są razem z nami narzeczeni? Dobrze, gratulacje, gratulujemy. Aż się pani zgodziła? Coś niezwykłego, naprawdę. A gdzie oświadczyny były? Gdzie? Dzwoni pan Tomasz Filipowicz, tak? Spróbujcie odmówić komuś takiemu, prawda? Czy są tu na sali studenci? No właśnie, dobrze. Dzisiaj będziemy studiować miłość, będziemy studiować relacje damsko-męskie, ale na początku poprosimy o zabranie głosu przedstawiciela organizatorów, opiekuna naukowego Akademickiego Koła Stowarzyszenia, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku, pan doktor Łukasz Kalisz. Brawa! Dziewczyny, głośniej! Kiedyś usłyszeliśmy od takiej znajomej pani psycholog, że ona jest tak umówiona ze swoim mężem, jak się kłócą, to mówią sobie za 40 minut w kuchni. Dają sobie taki czas na to, żeby emocje opadły i rzeczywiście dopiero po tych 40 umownych minutach się spotykają. Ale dlaczego na terytorium kobiety? Dlaczego? Hello! Tak, rzeczywiście, na terytorium kobiety. Ja myślę, że ta kuchnia to jest akurat takie miejsce spotkań, najlepsze możliwe. Za 40 minut na Lidze Mistrzów widzimy. Żeby nie było, u nas jest tak 50-50. Akurat ja bardzo dużo gotuję, więc... Okay. Tak, to my się możemy spotykać w kuchni, natomiast my nie spotykamy się po 40 minutach, my spotykamy się od razu, nie dajemy sobie tego czasu, znaczy, tacy jesteśmy. Mamy teraz takie doświadczenie, wiecie, jesteśmy rodzicami małych dzieci i też myślę, że taki mit krąży, że nie można się kłócić przy dzieciach, nie? Znaczy, oczywiście, no, żeby nie zaburzać im tego poczucia bezpieczeństwa, natomiast wychodzimy z założenia, że jeśli się przy nich pokłócimy, co się zdarzy, to bardzo ważne jest to, żeby się przy nich pogodzić po prostu, żeby się przeprosić, żeby właśnie może od razu przegadać to, co gdzieś tam nam leży na sercu i się przeprosić, żeby oni to też widzieli, nie? Bo wychodzimy z założenia, że słowa przepraszam i przebaczam powinny padać częściej niż kocham cię za Pawlukiewiczem, powtórzymy. Bardzo jest nam to bliskie. Powiedzcie nam o waszej narzeczeńskiej drodze, bo być może właśnie tam się rodził wasz początek wieczności właśnie. Trochę tak. Może zacznę od tego, że narzeczeństwo to jest pewnego rodzaju etap drogi. Nie? Wszyscy jak tutaj siedzimy, jesteśmy powołani do małżeństwa. Nawet jak jest tu jakiś kleryk w cywilu, albo może ksiądz, albo może nie w cywilu, siostra zakonna, to jest powszechne powołanie. Jesteśmy powołani, duchowieństwo no, zwykle rezygnuje z małżeństwa po prostu dla wyższych celów. Nie? Natomiast właśnie etap drogi, a my często dzisiaj żyjemy na skróty. My nie chcemy pokonywać wszystkich etapów drogi. Jest taka fajna opowieść o takim uczniu, który przychodzi do mistrza i uczeń pyta, mistrzu, jak mam osiągnąć szczęście w życiu? I wtedy mistrz mówi, masz tutaj mapę i masz sobie iść tą drogą. Tylko pamiętaj, nie omijaj żadnego punktu tej drogi. Nie? Idź punkt po punkcie, na końcu osiągniesz szczęście. No i ten uczeń wziął tę mapę, no ale idąc drogą zobaczył, o, jest jakaś tam ścieżynka. Wygląda na to, że ja będę w tym samym punkcie, tutaj idę naokoło, a tutaj będę w tym punkcie. I tak ominął ileś tam stacji. Potem kolejny etap znowu, ominął i wreszcie dotarł do tego miejsca właśnie docelowego na mapie i mówi, jest, udało się, w ogóle prawie się nie zmęczyłem, jest okej, chyba szybciej. Mistrzu, udało się, osiągnąłem szczęście. Tymczasem mistrz powiedział, ale co to znaczy, że osiągnąłeś szczęście? Nie? Mówi, no jestem w tym miejscu, no ale mówi, nastąpiła jakaś różnica? A on mówi, no w sumie to nie. No i wtedy mistrz mówi, no zobacz, droga do osiągnięcia tego, co my nazywamy szczęściem, jest szczęściem samym w sobie.
Nie? Kierkegaard powiedział, że to nie droga jest trudna, to trudności są drogą. I być może jest dzisiaj kryzys związany z narzeczeństwem, w ogóle kryzys relacji, to jest w ogóle szersze pojęcie, ale z narzeczeństwem być może jest tak, że żyjemy w kryzysie małżeństwa właśnie z tego względu, że ludzie chcą przeżyć życie na skróty, a tak się nie da. Czy pewnie pomysł z białym dywanem do ślubu to twój był pomysł? Pewnie. A było coś o dywanie? Tak. Co? Ważne, że za rzadko odkurzam. My was znamy z internetu, znamy was z YouTube'a. Powiedzcie nam, jacy jesteście teraz tutaj tak na żywo i jak skonfrontowaliście siebie nawzajem właśnie w narzeczeństwie. Jak wyglądały te oczekiwania zderzone z rzeczywistością? Pewnie wszyscy znamy gdzieś to z doświadczenia własnego. Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja bym się w ogóle nie oświadczył. No, kontynuuj, mężu. Cofam pytanie jednak. Za 40 minut w kuchni. Coś w tym stylu. Nie, znaczy absolutnie, wiecie, jak ja poznałem Monię, to dla mnie to było spełnienie najskrytszych marzeń, bo to, wiecie, myślałem, że to jest nie moja liga. Wiecie, wzięło mnie i absolutnie wiedziałem, że muszę się postarać. Tylko okazało się, że ja mimo tych moich starań ciągle robię to samo, co robiłem przez całe moje życie. Bo historia mojego życia to była jedna wielka ucieczka. Ucieczka od odpowiedzialności. Tutaj doktor Łukasz właśnie powiedział o tym, że narzeczeństwo jako droga odpowiedzialności. Tak? A ja uciekałem od odpowiedzialności całe życie, więc kiedy przychodziło co do czego, no to rezygnowałem, dezerterowałem. Dzisiaj wiem, dlaczego tak jest. Małżeństwo, rodzicielstwo, ten mój instynkt macierzyński bardzo wcześnie w sobie odkryłam. Dlatego wybaczcie, ale moje myśli są teraz 100% skierowane do Zuzi, która naprawdę płakała, jak ją tam zostawiam i jestem trochę rozwalona. Przeżyję. Właśnie, to jest, widzicie, to jest odpowiedź na pytanie, jacy jesteście, nie? Powiedzcie nam, jacy jesteście. No widzicie, jacy jesteśmy. Widzicie, że on tu siedzi na kanapie, a ja jestem po prostu... Zuzia, jakiś lęk separacyjny przechodzi teraz. Zuzia was ma na co dzień, a my tylko dzisiaj. Tak, wiem, dlatego jesteśmy tu dla was, bardzo się postaram, ale naprawdę mam myśli po prostu tak rozbiegane. Ale to pokazuje też, jakby się różnimy, nie? Ja żyję po to, żeby coś osiągnąć w życiu, coś zrobić, nie? Coś stworzyć. Co? Wiecie? Co? Za 40 minut! Ale rzeczywiście tak, moim światem jest dom, rodzina, to jest dla mnie po prostu cel sam w sobie, a mój mąż uważa, no co, no jest dom, rodzina, poradzimy sobie, super, ale ważniejsi są wszyscy, prawda, mężu? Potwierdź to, co teraz powiedziałam. A co to znaczy, że ty, Monika, jesteś zadaniowcem, a Marcin szuka w sobie gdzieś tam romantyka skrytego? W jakimś wywiadzie to padło, że... Ty oczekujesz po prostu nie mówienia o miłości, tylko pokazywania. Tak. Nagrywaliśmy kilka dni temu taki cykl dla Dominikanów. Mówiliśmy o tym, jak dbać o relację małżeńską, kiedy pojawiają się dzieci. Między innymi był odcinek o językach miłości. Zaczęliśmy go w ten sposób, że Marcin podszedł do mnie i powiedział: kocham cię, a ja powiedziałam: umyłeś naczynia? Czy rzeczywiście posługujemy się różnymi językami miłości? Trochę tych różnic wynika z różnic płci, ale myślę, że w dużej mierze wynika to właśnie z tych języków, którymi się posługujemy, które poznajemy, które już, myślę, poznaliśmy i staramy się dogadywać w tych swoich językach. Natomiast kiedyś byliśmy tak zaślepieni i w ogóle dlaczego ty mi mówisz zamiast zrobić? O co ci w ogóle chodzi? Znaczy ja nie dopuszczałam tego, że Marcin rzeczywiście chce mi okazać miłość mówiąc, bo sam też tego ode mnie oczekuje. A ja zamiast mówić, to po prostu postanowiłam coś dla niego zrobić. Nie, pamiętam. Chodzi mi o to, że mężczyzna żyje, żeby coś zrobić, a kobieta żyje, żeby zrobić coś dla kogoś. Po prostu. Chodzi o tą relacyjność. Ale faktycznie w momencie naszego nawrócenia, po kilku miesiącach ja podjąłem decyzję, okej, oświadczam się, nie? Biorę odpowiedzialność. Kupuję pierścionek, to jest jakaś zabawna historia, mój znajomy, który chciał kupić pierścionek swojej dziewczynie, znalazł jakiś taki z nadmorza pierścionek, taki zaręczynowy, tylko taki zwykły pierścionek plastikowy, który maszyną kiedyś wylosował, nie? I znalazł w szufladzie i wyobraźcie sobie, ona spała, nie? I jak spała, on do niej podszedł i zaczął przykładać, nie? I potem przychodzi z tym pierścionkiem, i wiecie, on taki szeroki, przychodzi z tym pierścionkiem do jubilera i pokazuje, wie pan co, no tak...
prawie połowa mniejsze. On mówi, pan chyba żartuje. Ale myślał, że w ten sposób rozmiar pozna swojej przyszłej żony. Pewnie pan jubilerz sobie pomyślał, ciekawe ile ona ma lat, skoro nosi takie pierścionki. Oczywiście nie nosiła biżuterii. Słuchajcie, no to teraz jeszcze jedno pytanie i później przekazujemy pytania publiczności. O właśnie, to już sam na to wpadłem właśnie. A jeszcze informacja dla rodziców. Zuzia nie płacze i ma się świetnie. Ale cudownie. Dobra, okay. To teraz mi ulżyło. Cały czas myślę o tym, co tam się dzieje. Jak sobie radzicie z popularnością jako znani w Polsce całej youtuberzy? No właśnie sobie nie radzimy. Sobie. Dobra, ja wam teraz powiem, to, że biliście tu, brawo, jeszcze tak wchodziłam. Myślałam, że ja byłam bardzo czerwona też wtedy. Ja się zarumieniłam. Dobra, tapeta. Nie potrafię sobie... nie... No życie, no. Nie bijcie braw teraz, to było słabe. Ale nie radzimy sobie z tym. To ktoś nas też tam u góry zapytał, jak tutaj weszliśmy. Ja nie wiedziałam, ja to mam taką ochotę podejść, od razu się przywitać. No ktoś tu przyszedł do nas, no to chciałam zostać, a tu nas prowadzą gdzieś tam. Jakieś takie, to jest dla mnie trudne, wiecie? To jest bardzo dziwne uczucie. Nie radzimy sobie z tym, zupełnie sobie z tym nie radzimy. I ja myślę, że to jest normalne, no bo kto sobie z tym radzi? Nie? Ale trzeba sobie z tym poradzić. W sensie to jest tak, że trzeba się tego po prostu nauczyć, albo nigdy się nie nauczy. Wracam do tego, że każde małżeństwo może to robić. Wierzycie w to? Chcecie mieć takie małżeństwo? No! Wiecie, że jest takie błogosławieństwo piękne po ślubie? Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością. Piękne, co? Amen. Amen. Chciałbym zadać wam pytanie, być może trochę zaskakujące. A to jesteśmy zaskoczeni. Aczkolwiek miałem ostatnio z moją sympatią żywą wymianę zdań na temat dzieci i tego, że dzieci czasem się gubią. Mianowicie, ja mam tendencję do gubienia rzeczy, a moja sympatia zarzuciła mi, że w przyszłości nie zdziwi się, gdybym zgubił jedną z naszych pociech. Na co odpowiedziałem jej, że zdarza się nawet najlepszym rodzicom. Powiedzcie mi proszę, czy zdarzyło wam się kiedykolwiek zgubić jedną z waszych pociech? Adasia, bo Zuzankę wiadomo z racji przywiązania do wózka, ciężko zgubić. Czy mieliście kiedykolwiek taki epizod, bądź znacie osobę, która taki epizod miała? Dziękuję serdecznie. No i właśnie, jak słyszycie, wśród pytań są i takie. No, ale dlaczego cię nie usatysfakcjonowała odpowiedź? Ja zdaje się, że odpowiedziałam na to pytanie. Nie, nie zdarzyło nam się. Odpowiedziałaś nie i zrobiłaś minkę, oczywiście, która... Ważniejszym gościom Monice i Marcinowi za to, że nas odwiedzili, że chciało im się przyjechać, mieli naprawdę daleko. Także słuchajcie, naprawdę gorące brawa w podziękowaniu. A ja mogę ja jeszcze podziękować, wam chcę bardzo podziękować, że tu jesteście, że utwierdzacie nas w tym, że to nasze gadanie, jakie by nie było, to może faktycznie można coś z niego wyciągnąć i mamy nadzieję, że tak właśnie było i że nie żałujecie tego czasu. I chcę bardzo podziękować tobie, kochany nasz DJ-u, konferansjerze, bo przemiło było z tobą spędzić czas, po prostu. Wielkie brawa za Wojtka, naprawdę. Mamy prośbę jeszcze. Kto z was chce mieć zdjęcie z gomułeczkami? Fotka. Tak, dobra. Wstaniemy na chwilę? Jasne. Dobra. Też wstańcie. Też wstańcie. Chodźcie na scenę tam do przodu. Uwaga. Szybka fotka. No też was zapraszamy tutaj. Bliżej sceny krawędzi. Chodź. Loża VIP-ów zapraszamy serdecznie. Tu pierwsze sektory. Uwaga, robimy fotę. Dobre ISO, Monika, trzeba ustawić. Ustawiamy. Na jeden uśmiech. 4, 3, 2, 1. Dobra, ręce w górę. 4, 3, 2, 1. Marcin. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Monika i Marcin Gomułkowie, bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszamy częściej.